I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim, a oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg, a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 2-4 werset. Jak możemy sobie wyobrazić, w cudzysłowie, strażników, którzy pilnowali grobu Pana Jezusa? Po ukrzyżowaniu było wspomnianych 4 żołnierzy i setnik. Natomiast w Dziejach Apostolskich czytamy, że 4 czwórki żołnierzy strzegły uwięzionego Piotra, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 23 werset, i w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 47 werset, i w Dziejach Apostolskich, 12 rozdział, 4 werset. Z powyżej wspomnianych i wcześniej przytoczonych miejsc możemy wyciągnąć wniosek, że było wielu żołnierzy pilnujących grobu, w którym zostało złożone ciało Pana Jezusa. Rzymska warta była bardzo dobrze zorganizowana i odbywała się na zmiany. Pierwsza zmiana strzegła grobu przez pierwsze 4 godziny w nocy, podczas gdy inni spali, ułożeni w kształcie półkola, z głowami skierowanymi do środka. Rabusie, którzy chcieliby okraść grób, musieliby najpierw przejść przez śpiących, a następnie natknęliby się na straż. Grób był na okrągło dobrze strzeżony. Wczesnym rankiem, kiedy zaczynało się rozjaśniać w niedzielę wielkanocną, nastało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł zstąpił z nieba na ziemię, odsunął kamień zamykający wejście do grobu i usiadł na nim. Strażnicy padli śmiertelnie przerażeni na ziemię. Anioł odsunął kamień, aby otworzyć wejście do pustego już grobu. Kobietom, które właśnie w tej chwili przyszły do grobu, anioł powiedział i opowiedział wspaniałą nowinę. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Jak powiedział: chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 6 i 7 werset. Pan Jezus Chrystus, który na krzyżu cierpiał i umarł, aby wyzwolić zgubionych ludzi z ich grzechów, zmartwychwstał. Ta wspaniała prawda tworzy sedno chrześcijańskiej wiary. Pan Jezus Chrystus żyje i niedługo znowu przyjdzie, tak jak sam to powiedział. Tak, przyjdę wkrótce. O czym mówi nam m.in. objawienie 22 rozdział, 20 werset.